Witajcie kochani, Joanna Radwan, wielkie tak. Przychodzę dzisiaj do Ciebie z takim tematem. Tytuł tego filmiku, dlaczego manifestacje nie działają? Pod którym jest pytanie, czy coś jest ze mną nie w porządku? Może niewystarczająco mocno się staram? Może moja dusza jest gdzieś daleko ode mnie? Może wszechświat, Bóg, źródło, życie o mnie zapomniał? Różne pytania znajdują się pod tym stwierdzeniem, dlaczego manifestacje nie działają. Dzieje się tak. Dlatego, że życie ma dla Ciebie dużo piękniejszą opcję niż te manifestacje, które być może myślisz, że są Twoim spełnieniem. Kochani, w rozwoju duchowym, kiedy sięgamy poziomu duszy, świadomości, kiedy przebudzamy się dla duszy, nasze manifestacje dzieją się już w tym tu i teraz. Jednak powodem, dla którego czasami tego nie doświadczamy, albo mamy takie poczucie, że coś długą drogę zajmuje to wszechświatowi, żeby podarować nam te wizje rzeczywistości, za jakimi tęsknimy, do jakich mamy pełne prawo. Dzieje się to dlatego, żeby nas przygotować do przyjęcia tego, co ma dla nas wszechświat, życie. Wygląda to tak, jakby dusza była w kokonie, była w przygotowaniu, była zamarynowana w tym kosmicznym uścisku, a człowiek dojrzewa. Otwiera się jego świadomość, poszerza się. Rozumie, że jest boskim istnieniem i z poziomu boskości nie ma tu nic do zrobienia. Jednak jest świadomy drogi, jaką przechodzi tu człowiek i procesu, jakiego doświadcza, spotykając się każdego dnia z tym, co przynosi teraźniejszość. I do tego właśnie się układa. Więc jeśli spotykasz się z takim wyzwaniem w Twoim życiu, jeśli masz poczucie, że coś robisz nie tak, że wszechświat Cię nie wspiera, że manifestacje nie działają, łatwo można zapętlić się w emocje, w rozczarowania, w roszczenia. Gdy tymczasem jest to dla nas sygnał, żeby zanurzyć się w życiu. Już nawet nie w zaufaniu, tak jak teraz czuję rzeczywistość, tak teraz rozpoznaję, że zaufanie po prostu jest w momencie, kiedy mamy połączenie z życiem, kiedy mamy połączenie z rzeczywistością. Jest to coś nowego, co otwiera się w rzeczywistości teraz i dzielę się tym z Tobą. Już nie ma potrzeby budować zaufania do życia, do świata duchowego, do tego, czy na pewno ten świat duchowy istnieje, czy ta rzeczywistość jest prawdziwa, czy jest moim wymysłem. Bo to po prostu jest. Zanurzenie się w czystym istnieniu zamyka wszelkie wątpliwości, które być może człowiek jeszcze tu będzie spotykał wielokrotnie, bo na tym polega tutaj ta przygoda. Jednak z poziomu duszy wie, kim jest. Więc nie ma nawet potrzeby budowania zaufania
bo Twoje istnienie, Twoje bycie jest dowodem na to, że to wszystko, co się dzieje, to wszystko, co przechodzisz, to wszystko, czego doświadczasz, jest prawdą, jest Twoim doświadczeniem. Zanurz się w tym zrozumieniu teraz, do którego Cię zapraszam, do którego zaprasza mnie życie. Jest to bardzo wzruszający proces ostatnich dni, jaki przechodzę, spotykania się z wątpliwościami i rozpuszczania wszystkich miejsc, które wątpliwościami się nazywają i wszystkich nakładek pod tym, na tym poziomie, jaki jest dostępny teraz dla mnie. A bardzo łatwo wchodzimy w wątpliwości. Bardzo łatwo wchodzimy w krytykę, w ocenianie siebie, w analizowanie, szukanie rozwiązań z poziomu umysłu, badanie różnych wariantów. Więc przestrzeń, jaka teraz się otwiera w moim sercu, którą znam dobrze, już w niej przebywałam wiele razy, ale jeszcze na tym poziomie jej nie znam tak doskonale, jak teraz mogę się w niej poruszać. Jest to przestrzeń, która zaprasza Cię do bezwarunkowego zatrzymania w istnieniu i zaufania temu miejscu. Tutaj kończą się wszelkie analizy, wątpliwości, procesy. Rozpoznajesz proces, który się zadziewa, kiedy podświadomość się otwiera. Uruchamia się jakiś proces, jesteś tego świadkiem i czekasz, aż to minie. Będą dni, kiedy będziesz w procesie, będą się oczyszczały pewne przestrzenie, tak jak to nazywamy tutaj. Ale nic nie wyklucza światła Twojej obecności. Nic nie wyklucza prawdy tego, że istniejesz. I tego się trzymaj. To jest Twoje potężne narzędzie. Jeśli można to nazwać narzędziem, stan czystego bycia i trwania w tym, co jest. No więc tak, kochani, kiedy pojawiają się wątpliwości, że coś robię nie tak, bo świat na zewnątrz nie odpowiada moim oczekiwaniom, oznacza to, że oczyszczają się te miejsca, które nazywam pomysłami na siebie. Przeszłam przez ten etap już dawno temu i teraz domykam ten etap z moją duszą. Powodem, dla którego budujemy na siebie tak wiele pomysłów, zwłaszcza w duchowym rozwoju, szukamy pomysłu na siebie i gubimy się w tych wariantach możliwości. Stajemy się później rozczarowani, nieszczęśliwi, niespełnieni. Dlatego, że wizja, którą podążamy, nie należy do nas. Bo jeśli wizja, którą podążamy, płynie z naszego serca, z naszej duszy, wtedy ona będzie nas trzymała na kursie. Natomiast jeśli jest to coś, co jest, było na pewien etap czymś do doświadczenia dla nas, pewnym wariantem, pewną opcją, będzie musiało się rozpuścić. I teraz z poziomu świadomości możemy operować tutaj różnymi pomysłami, tworzyć piękne projekty. Jednak z poziomu świadomości mamy zrozumienie, że jest to kolejny pomysł, który mamy na siebie. Jednak który jest zjednoczony z naszą wizją, którą prowadzi nas dusza. A to jest inne zrozumienie. Jest w tym ułożenie się ze sobą, zgoda na siebie i wewnętrzny spokój i harmonia. I do tego miejsca Ciebie zapraszam. Więc kiedy rozpuszczają się te pomysły, które mamy na siebie, tak wiele tych pomysłów, myśli, procesów,
Każda wątpliwość jest pomysłem, każda myśl jest pewną ideą. Kiedy to wszystko zostaje rozpoznane i odcinamy się od tego, zostajemy w czystej nagości z życiem, w takim stanie, w którym kolejne warstwy schodzą z nas, na tyle, na ile jesteśmy gotowi na ten moment, na ile jest gotowe nasze ciało tak naprawdę. Świadomość może być bardzo szeroko otwarta, jednak ciało ma ograniczone możliwości i ono tutaj potrzebuje najwięcej czasu i troski. No więc możesz w tym zrozumieniu wylądować teraz, oddychając do tego, co przekazuje tobie, i zgodzić się, przyjąć siebie w tym, przez co przechodzisz. Przyjąć to rozczarowanie, smutek czy żal dotyczący stanu, kiedy doświadczaliśmy straty, kiedy przechodzimy przez jakieś trudne etapy i trwają one tak długo, kiedy mamy wrażenie, że coś robimy nie tak, bo życie w ogóle nie odpowiada tak, jak byśmy chcieli. I mówię to w pełnej pokorze i szacunku do drogi, jaką przechodzisz, bo sama byłam w tym miejscu wiele razy, kiedy życie prowadziło mnie do stanu czystej obecności i przeczekania pewnych etapów, gdzie nie było już wyjścia. Życie doprowadziło mnie do takich momentów emocjonalnego wyczerpania, w których nie miałam możliwości, jak tylko się poddać i ułożyć w tym, co jest. I przyjąć, że życie zna drogę i kierunek. Więc zapraszam Cię do tej przestrzeni, którą możemy nazwać zanurzeniem się w życiu. Tej przestrzeni, która jest objęta zaufaniem. Tej przestrzeni, która jest byciem w życiu. Kiedy poruszasz się ze spokojem, pośród burz, zamętów, wokół ciebie może być chaos, ale ty przechodzisz połączony, połączona ze swoim oddechem, pamiętając, że to wszystko minie. Więc niech ten przekaz będzie takim łagodnym ułożeniem się twojej energii w twoim sercu. Niech ten przekaz dotknie twojego serca i zanurzy cię w tym istnieniu, w połączeniu się naszych serc, w tym milczącym zrozumieniu tego, co się tutaj dzieje dla nas wszystkich. Bo życie prowadzi cię najpiękniej, jak to możliwe. A ty możesz najpiękniej się temu poddać. Przytulam twoje serce. Pięknej podróży i do zobaczenia znowu.